panie doktorze, i kto tam jest na tej taśmie? Panie pośle, tak jak powiedziałem, ta taśma pochodziła z jednego z domów publicznych, czy też hoteli, na pewno z Podkarpacia. Na taśmie jest sekwencja filmu, począwszy od wejścia dwóch osób do pokoju, przez scenę rozbierania się tych osób, poprzez akt seksualny. Natomiast według mojej wiedzy na tej taśmie był marszałek Sejmu. To jest moja wiedza. Obecny marszałek Sejmu? Obecny marszałek Sejmu, tak. Marek Kuczyński. Oczywiście. Drugie pytanie mam. Skąd ma pan wiedzę, że tam była osoba niepełnoletnia, 14-letnia dziewczyna? Tutaj, panie pośle, odpowiem tak. Tą wiedzę przekazało mi osobowe źródło. Ja wierzę temu źródłu, ponieważ do tamtej pory, podczas mojej współpracy rocznej ze źródłem, źródło zawsze przekazywało, tak jak powiedziałem, sprawdzone informacje, weryfikowalne pozytywnie. Źródło wskazało wiek i imię tej osoby. Podczas czynności operacyjnych, które już były wykonywane po spotkaniu, rzeczywiście wytypowałem kilka możliwych typów, natomiast konkretnie nie mogę wskazać danych pełnych tej osoby, no bo to jest niemożliwe. Tutaj muszę zaufać tylko osobowemu źródłu. Ja mu ufam, bo na tym polega praca z osobowym źródłem. Jeżeli nie mam do niego zaufania, to on by nie był moim źródłem osobowym. A to była osoba wysoko postawiona, naprawdę miała szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb różnego rodzaju w Polsce. Niech mi pan powie, bo troszeczkę jesteśmy zszokowani dwa tygodnie temu, jak mnie było to pierwsze spotkanie, jak dowiedzieliśmy się, że no, krąży po Polsce albo nie wiadomo gdzie 4000 taśm. Czy to są taśmy wszystkie z tych domów publicznych? Panie pośle, taką wiedzę przekazał mi osobiście szef CBA. Ja nie byłem w stanie tego zweryfikować, bo być może ja bym zweryfikował to, czy też pozytywnie, czy negatywnie, jeżeli dalej bym pracował w terenie. Natomiast wiedzę taką uzyskałem od szefa CBA. Rzeczywiście wspomniał o 4000 taśm. Natomiast według moich ustaleń na nagraniach jest, czy też są, trzej funkcjonariusze publiczni w chwili obecnej, pełnią służbę publiczną, ale to jest wiedza wieloźródłowa z różnych służb. Czego pan nie widział? Tamtych nagrań nie widziałem, natomiast wiedza to była z różnych służb przekazana. Inne służby prawdopodobnie też robiły czynności w tym kontekście, ale nie odpowiem jakie, bo nie wiem, a czynności, które były podejmowane na zasadzie wzajemności, no są czynnościami niejawnymi i rzeczywiście część była zweryfikowana pozytywnie. No mówię, ja opierałem się na współpracy z osobowym źródłem, takim, do którego miałem zaufanie stuprocentowe. Nie wiem, jak źródła z innych służb, bo to się nie mogę wypowiedzieć. Ja ich nie znam, tych źródeł, bo nie mogę. No rozumiem. Znać. Natomiast mam do pana pytanie. Czy według pana wiedzy, a oglądał pan przynajmniej część tego materiału, prosiłbym o pana o opinię. Czy według pana wiedzy, widząc taki materiał, sądzi pan, że może być na podstawie tego materiału druga osoba w państwie obecnie być szantażowana? Według mojej wiedzy tak. I moich ustaleń, ponieważ konsekwencja podejmowanych czynności wobec niektórych osób, które przechodziły w materiałach jako figuranci spraw, jest już może określenie zastanawiające, to będzie mało. Po prostu niektórych czynności nie prowadzi się w ten sposób wobec figurantów, które powodują to, że ja nabieram takiego dystansu, delikatnie mówiąc, do funkcjonariuszy, które je wykonywali. Ponieważ no nie można wykonywać czynności w sprawach operacyjnych w sposób tak opieszały, jeżeli chodzi o działalność w terenie. Ponieważ zdarzają się przypadki, że
istotne są godziny pracy w terenie tak naprawdę. No nie dni, tylko godziny. Natomiast opieszałość funkcjonariuszy różnych służb, czy też powiązania z osobami, które przechodzą w tym postępowaniu, które było zakończone bodajże karami grzywny dla sutenerów, no jest co najmniej zastanawiające. Proszę mi powiedzieć, czy według pana wiedzy osoba, która była z tą osobą niepełnoletnią, złamała prawo? Według mnie tak. Natomiast ja nie stawiam tej osobie zarzutów, ja nie jestem prokuratorem. Natomiast ja według pana mnie zadałem, tak. Bo pan jest funkcjonariuszem. Jeżeli prawdą jest to, co powiedziało źródło, jeżeli chodzi o wiek tej osoby. Proszę mi powiedzieć na następne pytanie, czy ma pan wiedzę, co się dzieje z tą, czy inaczej, czy jest kopia tej taśmy? Czy pan wie o tym, czy jest kopia tej taśmy? Według mnie tak. Ponieważ backupy, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli kopie zapasowe, wyjechały na Ukrainę. To były ustalenia jeszcze przed pozyskaniem tej płyty. Natomiast wiedzę o tym, że są nagrania wywożone poza terytorium Polski, to była wiedza od różnych służb, z różnego szczebla zarządzania służbami i od osobowych źródeł. Czy szef Bejda pana wiedział, kto jest na tych nagraniach? Tak. Wiedział i jaka była jego reakcja, jak się dowiedział? Jak się dowiedział, jeżeli mówimy o reakcji pana ministra Bejdy po przekazaniu tych informacji, które ja uzyskałem, minister Bejda zbył mnie wtedy po prostu. Tak jakby ten temat dla niego nie był nowością żadną. Ja to tak odebrałem. Nie był zainteresowany w ogóle rozmową na temat tego tematu. Nie był zainteresowany tym, że nie mogę wykonać tego pisma, czyli tej notatki ze spotkania ze źródłem, która w załączniku miałaby rzeczową płytę. Według mnie, a to była sekwencja kilku dni, minister Bejdarz o tym wiedział. Ponieważ ja, tak jak powiedziałem wcześniej, przekazałem tą informację dla bezpośredniego przełożonego po wykonaniu spotkania ze źródłem. Natomiast wydaje mi się, i to byłoby logiczne, że bezpośrednio przełożony musiał poinformować wyżej. Czy jest, niech mi pan powie na koniec, uzasadniona moja obiekcja i moje pytanie, że gdzieś krąży 4000 taśm. Czy powinniśmy się czegoś obawiać, bo na tych 4000 taśm, czy według pana wiedzy, rozmów, które pan rozmawiał, są osoby publiczne, rozumiem, i jako państwo powinniśmy się w pewnym sensie obawiać tej bomby, która krąży elektronicznej po kraju i za granicą. Panie pośle, oczywiście jest zagrożone bezpieczeństwo Polski. Natomiast o szczegółach mógłbym poinformować na niejawnej części, ponieważ to by się wiązało z innymi prowadzonymi sprawami, które są zbieżne i de facto bardzo mocno związane z akwarium. Słowo jeszcze, Grzegorz. Na koniec, panie doktorze, niech mi pan powie, bo zdaje pan sobie sprawę, że otworzył pan puszkę Pandory. Czy czuje się pan zagrożony i czy odczuwa pan zagrożenie? Panie pośle, jeżeli chodzi o tą puszkę Pandory, to oboje otworzyliśmy tutaj z obecną panią mecenas tak naprawdę. A jeżeli chodzi o zagrożenie, to tak, czuję się zagrożony, ponieważ wtedy, kiedy byłem funkcjonariuszem CBA, wokół mojej osoby, mojej rodziny działy się dziwne rzeczy, które ja dokumentowałem w części i wysyłałem do szefa CBA. Natomiast zauważyłem takie nadmierne zainteresowanie mojej osoby przez osoby, które nie powinny być uprawnione do tego. I dostaję tę informację z kilku źródeł niezależnych i to mnie niepokoi.